Hej, czyli jesteśmy kochani w kolejnym odcinku, zagrajmy w Total War Round 2. Ostatnio musieliśmy się troszeczkę zmykać i myślę, że najwięcej nie zrobiłem, więc zakończmy tę round. Powiem wam szczerze, nagrywam ten odcinek w dzień przed jego publikacją, wieczorem. Jeszcze dzisiaj muszę go skonwertować i wysłać, ponieważ jutro po prostu nie zdążę, wiecie, wracając o godzinie gdzieś tam 15 z czymś bić w domu dopiero. 15:30 załóżmy. Ja go wam nie zdążę do 16 przesłać, co dopiero nagrać, więc czy tam skonwertować, więc dzisiaj niestety muszę to wszystko wykonać. Z tego co widzę, tutaj to jeszcze coś tam bojowie się trzymają, to są oczywiście ich ostatnie armie, które będziemy niszczyć. Słuchajcie, chciałem się odnieść a propos tego, co się dzieje ostatnio pod kampanią online youtuberów. Słuchajcie, wypraszam sobie pisania jakichś typowo takich, wiecie, komentarzy, które miałyby w jakikolwiek sposób hejtować jakąkolwiek osobę. Czy też wysławiać pod niebiosa inną. Jasne, wielki mistrz zagrał dobrze, ale pamiętajcie o tym, że my na tej kampanii przyjęliśmy sobie jakieś... My sobie na tej kampanii przyjęliśmy jakieś zasady. Te zasady były dla nas bardzo ważne i te zasady zostały złamane. Po prostu parę osób, znaczy jedna osoba tak powiedziała co innego, robiła co innego. Okej, powiedzieliśmy sobie, nie będziemy w to wnikać. Problem jest w tym, że wy zaczęliście walić, no. Problem jest w tym, że oczywiście tutaj parę osób, czy tam jedna, powiedzmy tak bardzo mocno, postanowiła w jakiśkolwiek tutaj sposób niefajny zacząć nam wytykać błędy. To, że była to nasza pierwsza kampania, nie docierało do pana. To, że pewne zasady zostały złamane, nie docierało do pana. Dysproporcja sił nie docierała do pana. Nawet odwołanie do honoru, tak? Do honoru chociażby Remixa. I dlaczego w ogóle stwierdzenie, że Remix miałby zdradzić zakon? Na początku. I nie mówię, że tak nie jest, że tak się nie stanie, ponieważ w końcu wszyscy doszliśmy do wniosku, że zakon jest mocny i wam zaspoileruję tym, którzy oglądają kampanię, że na zakon rzucą się wszyscy, a mimo to i tak zakon najprawdopodobniej tę kampanię wygra z tego co widzę. Bo powiedziałem to, bo po prostu jestem troszeczkę zdenerwowany, nie powiem, że nie. Bo takie zachowanie to wiecie, to sobie można w domu do rodziców, tak? Bez takiego totalnego... jakiegokolwiek podstawowego usprawiedliwienia tego. Znaczy, może nie tyle usprawiedliwienia, co po prostu bez podania faktycznej jakiegoś dowodu, tak? Jakiegoś faktu, cokolwiek, wykazania się. A to, że po prostu, o tu mogę zrobić inaczej, to tak, no fajnie, no mogłem, no kurwa, nie zrobiłem, tak? Bo nie widziałem. To samo się tyczy z tym wykonywaniem, no przede wszystkim, tak? Sam fakt, wszyscy czujemy, znaczy rozmawialiśmy ze wszystkimi i krótko mówiąc, no nie czujemy się dobrze z tym, że tam tury, które była żelazna zasada, wykonujemy tury i nagrywamy je automatycznie w ten sam momencie. A wielki mistrz po prostu sobie boom, robił sobie tury poza nagrywaniem. To co nagrał, to często nawet nie, zresztą w jego filmikach jest coś takiego, że to co nagrał, okazało się, że potem tego nie zapisał, czy też nie wiem, nie zrobił tego, nie teoretycznie wszystkie ruchy odwzorował. Ale słuchajcie, no osoba jeszcze do tego, są jakieś tam, nie powiem, że podejrzenia były. Oczywiście ja się już to nie mieszam do tego, że ta kampania totalnie przyszła mi obok nosa już jakieś 4 tygodnie temu, kiedy to... Walcia. Jakieś 4 tygodnie temu, kiedy to po prostu coś innego weszło mi na głowę, ważniejszego niż to. I summa summarum, wszystko w jedno już złączając. Słuchajcie, jeżeli ktokolwiek będzie się teraz czepiał pod filmami, ta jedna osoba szczególnie wie, kto to jest, to dostanie bana. I dostanie bana na cały kanał. Ja się nie będę pieprzył z taką osobą naprawdę, bo to jest, krótko mówiąc, ochronna rewolta. O, straszne. Pokażcie mi, co wy tu takiego macie? Bo co, bordynki brud, to raz, wydarzenia minus 5 i stabilność prowincji minus 9. Co ture, co prawda minus 1, ale... Ile tutaj armia? Więc myślę, że na tym się na chwilę obecną zakończy jakakolwiek zabawa. A to jest jedna prowincja. Dobra, to ja się myślę, że mogę jedną armią się wycofać.
I jest minus 2. Dobra, no. Przeżyjemy te minus 2. Damy im tutaj. O, plus 4 do ładu publicznego. Wykryto tajnego wysłannika. Wykryto tajnego wysłannika kolejnego. Dobra. Zakończmy turę. A więc myślę, że ta sprawa została totalnie zakończona. Więc już nie będziemy wracać do tego tematu, tak? Myślę, że ogólnie nawet sprawa kampanii online youtuberów została zakończona. Swoją drogą w tej chwili mamy rozpocząć teoretycznie drugą kampanię. Osobiście bardzo się zastanawiam, czy w ogóle chcę do niej przystępować. Krótko mówiąc, nie pasowało mi to, co się działo. No ale cóż. No cóż, nic na to w tej chwili nie poradzimy. Po prostu w momencie na przykład... Znaczy powiedzmy, że ewentualnie przystąpię w momencie, kiedy cokolwiek będzie odbiegać od danych ustalonych zasad, reguł i tak dalej. No krótko mówiąc. I się z takiej kampanii bez żadnych... Sparta agresywna taka. Bez żadnych jakichkolwiek usprawiedliwień wypiszę i tyle. Dobra, więc myślę, że koniec totalnie i wracamy do ROM 2. Bo 6 minut troszeczkę takiego gadania z przerwami, jasne, ale trochę tego było. Że też Rzym, Oktawiano oczywiście sobie, czyli nic innego jak Republika, zgarnęli troszeczkę armii. Zobaczymy, na ile oni będą potężni. I że wyślą to na północ, pomóc mi na przykład? Na przykład? Kiedy się zacznie wiosna, ja się pytam. By mi się to przydało. Zwiększenie rangi. Znowu nieuchronna i nieuchronna. A co powiesz na to? Oj, plus 8. I już nie jest nieuchronna. A widzisz, a tu minus 4 dziadostwo. Frakcja powstaje, ukończono budowę, zraniono wroga. Jakiegoś słabego tego wroga mieli. A co a propos... To tak, tu są ci panowie, tu są ci te coś tam, tu są jeszcze bojowie. Z nimi mamy dobre stosunki, wiecie co? A flapping tongue that speaks without wisdom is not welcome. Be like a spear and have a point. Nie, ale widzicie, mamy przewagę nad nimi. A mnie się bardzo przydaje coś takiego. Z Atenami się na razie myślę bić nie będziemy. Ewentualnie moglibyśmy zająć tak czysto teoretycznie te tereny. Dałoby to nam trochę do handlu, ale wtedy byśmy raczej uwikłali się w taką dużą wojnę z Atenami. Myślę, że tak jedna armia w tym miejscu by mi wystarczyła. Albo dwie. Ale trzeba dwie pewnie posłać tutaj. Tutaj mamy jedną, tu mamy drugą. Ile mamy armii w tej chwili? Mamy tak. Jedną. A tu zresztą pan w tej armii. Awansował. No to dajmy to. Druga. 1800, 2100, 1800 i 1800. Okej, no niech się zgadza. W takim razie stawimy jedną tam. I niedługo ściągniemy sobie na północ, ponieważ to już jest zima, koniec grudnia. Już niedługo będzie wiosna. A jak będzie wiosna, to już zejdą śniegi i będzie można normalnie podróżować. Bojowie się kręcą, nie wiedzą, co mają zrobić. No, myślę, że to już jest ich koniec. Po prostu nie mają prowincji, ale mają jeszcze armię, z którą nie do końca wiedzą, co zrobić. Takie tam. A propos jeszcze komentarz, który był, że o, tutaj może być troszeczkę trudna sytuacja. A powiem wam szczerze, że nie. Myślę, że Rzymy sobie dadzą radę. Pomimo wojny z Atenami, wojny na północy. W tej chwili, co prawda, nie mam zbyt wielkich dochodów, ale... Tak czy siak jestem na plus z czterema armiami pełnymi, no jasne, to może nie jest tak aż super zadowalające. No i problem w Romie to jest taki, że wiecie, nawet jak się ma armię, no to, znaczy inaczej, liczebność ma bardzo wielkie znaczenie w tej chwili. To jest taki problem, którego no ja niestety nie trawię za bardzo. Organizacja pracy, a co mi dała organizacja pracy? Umowa handlowa rozwiązana. A tutaj coś... Czy to jest możliwe, że Sparta tutaj jest? Nie no, Sparta jest słaba w porę. Ale Ateny, jakie jesteście potężne. Dobra, tych sobie zaatakujemy, bo to jest jakieś sobie tenkie coś. Dobra.
W każdym razie, czy mogę gdzieś handlować ze Spartą? Mogę. I ten handel daje 500 sztuk złota. Aha, jesteś idiotą. No i nie chcesz. No okej. Nie ma absolutnie musu. Plus 18, o to mi chodziło teraz. Jak to się... Kurwa, nie to. Technologia. Co tam takiego było? A to już to była organizacja pracy 2 z ładu publicznego. Instytucje prawne. To też się zda. I zobaczcie, prowincji już jest co? I już jest plus 18. Zobaczmy, ile dają armię. Armię dają 13. Czyli mogę w sumie teoretycznie dwie armie wyciągnąć na front. Tak myślę, że też... Myślę też, że tak się stanie. Weźmiemy sobie oczywiście dwie... Raz, dwa, trzy... I tą sobie... Dociągniemy... Jak tamta przybędzie. Więcej na razie nic nie zrobimy. Spróbujemy zająć te tereny. Aż do... Tego... No jak nie powiem tam... Jak to się nazywa... Czy to jest półwysep, czy co to jest... tak wygląda jak półwysep, no ale... Do tych dzisiejszych terenów Danii. Tam wtedy trzeba będzie ich uspokoić, bo oczywiście będą się burzyć, bo inna kultura, etc. To już wyślemy tam naszych agentów, żeby tam ogarniali. I ewentualnie wrócimy na południe, troszeczkę pomagając Rzymowi z Atenami, na przykład, czy też ze Spartą, bo widzę, że się dobrze rozwijają. Swego czasu grałem kampanię, gdzie Macedonia zajęła praktycznie cały świat. Mieliśmy jedną wielką wojnę, potem okazało się, że jeszcze istnieje taka frakcja jak Pont i wjechała mi na plecy, ale... Znaczy, śmiesznie to brzmi, nie? Że Pont gdzieś tam z dalekiego wschodu wjechał mi na plecy. No fakt, no ale wiecie, miałem zajętą całą Jerozolimę i praktycznie wyglądałem jak Rzym historycznie. Tak było, tylko nie pamiętam, czy miałem zajętą Brytanię, czy nie. A chyba nie. Wow, wszyscy wojnę wypowiadają, jesteście chujowi, wam powiem. Jesteście gównym. I tylko tym Piktonowie, tutaj widzę armię jakieś będą się... Trakt pokojowy. A jeszcze chcą pieniądze ode mnie. Co za chamstwo. Chyba nie wiedzą, co tu się ściąga, zwiększenie rangi, dobra, walić to. Bo ja jadę po ciebie. Frakcja przyłącza się do wojny. Icenowie, świątynia Wulkana. Frakcja powstaje. W ogóle zobaczmy, jak to jest z zadowoleniem. Bo na przykład tak, tu jest już plus 1. Tu jest plus 10. W Segestice jest plus 7. To jest super. Plus 3. Plus 4. No zima daje o sobie znać faktycznie. 2100 złota to nie jest dużo. Jedna, dwie tury i tam jesteśmy. Przydałoby się jakiś szpieg na przykład. Ale ja jednak zwerbuję sobie dygnitarza. Wydaje mi się, że to będzie... lepsze. On będzie jeszcze troszeczkę kultury nawracał, więc to nam się przyda. Ktoś tam awansował, jakieś siły militarne, nawet dowód. A nie, dygnitarz. Nasz dygnitarz. Czy jest coś, co dałoby większe podatki? Zabójstwo, administracja cywilna, 5% do wielkości podatków. O, to mi się przyda. No i dobra, myślę, że to wszystko, koniec tury, teraz trzeba przewijać te tury. I czekamy, czekamy, aż zgromadzimy armię. Niszcząc naszego przeciwnika. Wow. Jakieś zaległe, nie wiem co to jest, w ogóle ta pogoda jest taka chujowa, że ja cię kręcę. Jednego dnia jest 30 stopni, drugiego jest 15. I jak tu się dostosować? Jak tu nie być przeziębionym? Ja się pytam. A miało być tak pięknie, a nie jest. Tak samo z pracą, no niestety nie udało mi się znaleźć pracy. Krótko mówiąc, ewentualny update, być może uda mi się wyskubać od rodziców te 1000 złotych z kawałkiem na płytę gówną. A może uda mi się, nie wiem. Postaram się, ale zobaczymy. Bo karty graficzne niestety nie zaupgrade'uję na pewno. Może ten procesor, no ten procesor najbardziej, bo to już by był znaczący wzrost FPS-ów. I się tak wiecie, zastanawiam. Znaczy w Total War'ach, wiecie, bardzo ważny jest właśnie procesor. O teksturowanie także,
ale z tekstur da się zejść na przykład na jakieś ustawienia niższe i mieć zachowane te 40-50 FPS spokojnie przy mocniejszym procesorze. Total War to w ogóle jest. Widzę, ale chyba będą chcieli je tylko... Kim ty kurwo jesteś, się pytam. Wszyscy mi wojny wypowiadają, pomimo tego, że nie mają szans nic zrobić. 5 dopływów. Daleki członek naszego rodu posiada oswojonego orła, ptak, czasem przeleciał do młodzieńca i usiadł na ramieniu, niewątpliwie zwiastując mu wspaniałą przyszłość. Adoptuj go. Szybciutko. Dobra. Podchodzimy pod granicę, podchodzimy. Jedna armia, druga armia. No siemanko. What do you wish to me? Jedziesz tutaj, pokażesz mi, czy nie ma tutaj czegoś. Ojejku. Wydaje mi się, że nie ma tutaj nic ciekawego. No. I tak mamy stać. No, dwojema armiami, to wiecie, to oni się raczej nie... Niestety. Nie będą mogli. No, cholera. A, ty jeszcze do rozpocznienia kultury dostaniesz. No i super. Wiecie, dwiema armiami to nie raczej nic nie zrobią. Zakończmy turę. Teoretycznie powinienem sprawdzić jeszcze, co tam takiego wypowiedziała mi wojna, ale widziałem, że ma jedną prowincję, więc... Najpewniej coś wyzwolonego. Rzym Lepidusa, ty byś się, kurczę... Postaralibyście się Rzymki, jakieś ekspansje taką, wiecie... Bo ja robię fajną ekspansję, ja się bardzo ładnie rozwinąłem. Mi się podoba to, co ja robię, ale Rzymki inne, tak... Wiecie, no ekspansja na... Chociaż gdybyście zajęli... Ja nawet nie mówię o tej Grecji, bo Grecja może być za trudna dla was, ale... No już... Afrykę Północną, no bez przesady, no. No bo ja wiem, mówiłem... Oni tam mają, nie wiem, jedną, dwie prowincje i pływają sobie takimi niedobitkami. Jestem ciekawy, czy niby dojdzie do momentu, kiedy będą mi przeciwnicy zgromadzać, ściągać armię na przykład z dalekich północy, nie wiem, z jakiegoś końca kraju, tylko po to, żeby... Końca mapy, znaczy się, żeby tylko po to, żeby mi dobić jakąś armię albo odbić się od niej. Miałem tak. Nie wiem, czy to zostało naprawione, ale to jest tak cholernie głupie, że komputer... Wysyła totalnie z końca mapy, on przepływa, znaczy nie wiem, podróż zajmuje mu 50 tur. On mi zaatakuje armię, którą i tak nie jest w stanie pokonać, tylko po to, żeby usłyszeć potem, iż frakcja została zniszczona, na przykład. Bo ja niszcząc mu armię, totalnie wszystko mu zniszczyłem. No dobra, no traktat pokojowy to wiesz, to ja to mam gdzieś, nie? Bez wami wojny. A tutaj to już giniecie, przykro mi. Ale nie lubię was. Jestem zakończona porażką walić to. I co to jest? Obiecujący dołce, no i bardzo dobrze. Co ty na to? Automacik szybki? Jasne, że tak. Nic nie ma. Nie ma nawet sensu rozgrywać tego. Dłużej się ładowało niż bitwa trwała. Tak oto Rzym przychodzi i niszczy. Tak, okupacja. A nie, miałem chyba splądrować. Zapomniałem. Zapomniałem. Kto tam jeszcze taki był cwany? Poczekajcie. Zobaczmy sobie teraz mapę. Ci tak, z tym mamy wrogę. W bojowie, tu są jeszcze bojowie. Tu jest coś tam, tu są... Oni mają jeszcze jakąś tutaj armię. Okej, no nie ma problemu. Co do Arwenów? To mnie interesuje. No, Arwenowie są duzi. Ale my też jesteśmy duży, przede wszystkim jesteśmy zbici. To są nasi ogólnie przeciwnicy, tam coś tam. Wiecie co, cieszą mnie te dwa zielone paski obok, dlatego że oni mogą nas zaatakować jedynie w tym miejscu, gdzie mamy tę jedną armię. W tym, co prawda, nie tu, ale jedną armię tu, jedną armię tu. W razie czego można na przykład cofnąć jedną armię tu. Chyba, że dwiema po prostu zrobić taką szybką ekspansję tu, jedną armią zaatakować bojów. Ale to zaraz ogarniemy, spokojnie. Ty już tu stoisz, więc... zwiększa przychody z podatków i jednocześnie chroni sukulenność osady przed działaniem wysadników krzycji autorytet. I myślę, że to powinno właśnie nawracać... Wracaj. To. Cywilna. Zróbmy tę osadę cywilną, to zmienimy na... No niech to będzie Minewra, no niech to tak już zostanie. Ale 2000 sztuk złota już dochodu jest, więc jest super. To oczywiście sobie burzymy. Nie chcę czegoś takiego w moich... Włościach. A co to jest? A to jest Rzym, okej.
to też jest teoretycznie moja agentka, więc ej, tu jest tak naprawdę rzut beretem do tej prowincji. Tu jest 29 na plusie, jestem w stanie spokojnie wyjść stąd armią. Tylko czy jestem w stanie to zająć? 14 oddziałów, myślę, że jestem. Oni chyba nie są jakoś tam, wiecie, sprzymierzeni ze sobą, więc zaatakujmy. O, dokładnie. Ze względu na to, że oblężenia nigdy mi nie wychodzą zbyt dobrze, to rozegram sobie na automacie. 58% armii przeżyło, więc dobrze. To nam się odregeneruje w 4 tury max. I tak oto zajęliśmy kolejną prowincję. Cudownie. Oni byli niby po naszej stronie, czy co? Bo ja tak nie rozumiem za bardzo. Szerzenia kultury to raz. A jeszcze mogę raz do szerzenia kultury. Jest 51% wpadu publicznego z powodu obecności obcych kultur. To mogłoby się zdać nawet. Ale przebiegłość jest bardzo ważna. A może do walki z zardziele wszystkich oddziałów. Walka na lądzie i w morzu. Wiecie co? Nocna walka nie jest wcale takim głupim pomysłem. Ile oni będą się regenerować? 7 tur. No dobra, no to trochę więcej. Troszeczkę więcej, bo aż 7 tur. Ale zobaczcie, tutaj jest jedna, a w ogóle to jest inna prowincja niż ta. O, to jest zmiana dopiero znacząca. No dobra, następna tura. Potrzebujemy pieniędzy, żeby tutaj w ogóle zamienić, więc... Więc no cóż, tak się dzieje. Ale dwie prowincje wpadły w nasze ręczki, więc... Już jest lepiej, pieniążki też będą z tego w miarę fajne. Więc jak gdybyście chcieli na przykład jakiś w następnym odcinku, który najprawdopodobniej będę nagrywał, nie, no, na pewno będę nagrywał następny odcinek już jutro, bo dzisiaj ten muszę skonwertować i wysłać, ale w następnym odcinku, jeśli chcecie, to mogę wam omówić w miarę, na czym polega działanie procesora w Total Warze i karty graficznej w Total Warze i jaką ewentualnie kartę graficzną i procesor dobierać. Myślę, że to może was troszeczkę zainteresować. Zresztą jest bardzo fajny, bardzo dużo takich porównań i kart graficznych i właśnie procesorów w różnych grach, między innymi w Total Warze widziałem. I powiem wam szczerze, że Nvidia wygrywają. Tam chyba GTX 980. Nie pamiętam, czy było. Nie mogę niestety. Nie chcę sobie robić wrogów. To jest bez sensu. Chyba Nvidia 980, GTX, przepraszam, 980, tam wiadomo, największy punktów zdobył, ale 970 wcale nie była tak z tyłu, więc... Mieliśmy wojnę z wami? Niechże będzie. Nie, po prostu nie chcę mieć już tylu wojen, nie? Bo... A kij... Ktoś by tutaj chciał mnie zaatakować jeszcze od pleców na jakąś chronioną prowincję, to wiecie... Trzeba mieć jednak troszeczkę pleców. Zobaczcie, tylko troszeczkę zaczęliśmy coś tam zajmować, podbijać i już przeciwnicy dostają triumf. Czyżbyśmy wygrali kampanię? To była bardzo szybka kampania w takim razie. No zobaczmy. Czy ja ustawiłem długą czy krótką kampanię? No nie wiem. Chyba, że to się liczy ogólnie jako Rzymy. Też tak może być. Ale zobaczymy. A fajnie jest to zrobione, ten triumf. Że tak wjeżdża i... Armia i w ogóle. I tak oto Rzym zwyciężył. Zobaczcie, jaka szybka. 13 odcinków już. Triumf. Ten człowiek wykazał się niezwykle. Aha, czyli to nie był ogólny triumf kampanii, tylko triumf danego pana. No i bardzo dobrze. W takim razie będziemy kontynuować. Bojowie tam, wiecie, są. Ale o, tu jesteście. Takie... Słyszałem, że chcecie dostać w pierdziel. Szybki automat, dobijmy tą frakcję. Wy się wróćcie. Oczywiście prowincję trzeba cały czas okiełznywać. I teraz tak, co do tej prowincji należy? Jeszcze to. Serio?
7000 złota. Skąd ja tyle dostałem? Czy co tych sobie, tymi się zajmijmy. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Staniemy sobie tu, rozwalimy ich tu. Będziemy wtedy w miarę połączone wszystko. 400 włócznicy, jacyś tam łucznicy. Zwiadowcy niech będzie. No niech zaszaleją z tymi pieniążkami. Co do tego miasta, to oczywiście garnizonówkę sobie robimy. Tutaj weźmy kohorty i tutaj, nie wiem, coś tam trzeba wyburzyć po prostu, bo i tak z tego nic nie będzie ciekawego. W tym miejscu jest plus jeden, bo nie mam żadnej armii. To tak dobrze, że plus jeden, a nie na minusie. W tym miejscu tak, tam świątynia jest, więc tak, forum publiczne. Pole marsowe można i ewentualnie peryferia, bo się nam przydadzą. Pieniążki oczywiście. Co do tych terenów, to ja widzę, że tutaj nic ciekawego nie ma. I tak oto z daleka, z góry można podziwiać sobie naszą piękną frakcję. Jeszcze sobie na koniec odcinka, ponieważ w tej chwili to zakończymy. Zobaczmy może, co tu można zająć jeszcze. Tak, zajmiemy sobie to. Mają skórę. I Lucius i Libio. No i akurat bardzo fajnie, bo dobry dowódca idzie tam. I tu są tak, Piktonowie. No to z nimi na razie nie będziemy walczyć. Może tak dyplomatyczny status tej. Neutralni, co są wszyscy ci, a czerwoni to ci, których będziemy podbijać. Na razie tak będziemy szli. Czyli tak, zajmiemy to. Tutaj w międzyczasie postaramy sobie zrekrutować kolejną armię. I ją wtedy poślemy albo na Ateny, bo to też nie jest głupi pomysł, żeby po prostu tutaj się wbić na przykład albo w tych od razu. No nie wiem. Myślę, że można spróbować ewentualnie dwiema armiami uderzyć na Ateny. Wtedy zająć tu, tu, tu. A potem byśmy się doczołgali na przykład tutaj, pozajmowali wszystko. No nie wiem, zobaczymy. Ale na pewno tak, te trzy armie będą atakować tu, tu. I tych na razie nie będziemy chyba atakować. Na razie zajmiemy sobie i cenów. Zajmiemy sobie wszystkich, którzy będą naszymi przeciwnikami. Pewnie w międzyczasie to się zmieni, ktoś nam wypowie wojny i tak dalej, więc... Więc cóż, tak też będzie. Co do tego pana, to sobie skierujemy go w tą stronę. I rozpocznijmy rekrutację może. O jest, ci pretorianie są tacy tani. 1000 złota tylko. Toż to prawie nic. Chyba już wolałbym legionistów, weteranów rekrutować. Zaraz zresztą się zobaczy. Jak to jest w pieniążkach? Pierwsza kohorta jest. Legioniści, weteranie są nawet tańsi, tylko nie mają paru różnych ustawień. Znaczy paru różnych perków. Ci są zdecydowanie już lepszym oddziałem. Dobra, jeżeli będziemy mieli pieniążki, to po prostu będziemy to rekrutować, dobra. Więc na razie nie mamy pieniążków, na razie będziemy potrzebowali pobudować parę innych rzeczy tam. Zastanawiam się, ile tutaj będzie... A w ogóle, gdzie jest mój szpieg? Ta moja dama. No od czegoś jesteś, kobieta. Więc jedziesz tym razem tu. Ogarnąć. Tu jest, jak tu jest zero, to wiecie, to jest bardzo dobrze, nie? Od razu po podbiciu. Pokażesz coś? Oj, tutaj nic nie ma. Już widzę, że jesteście moim. Moją prowincją. Dobra. Kończymy odcinek, żeby tak długi nie był strasznie. Zobaczcie, tak w niego wejdę. Tak w niego wejdę. O. Dobra, a może skończymy takim fajnym elementem. Dobra. Trzymajcie się, moi kochani. Dzięki za uwagę. Bye. Bye.